Jeżeli kiedykolwiek pojechaliście do Korei Południowej, jeżeli planowaliście wyjazd, albo chociaż jeżeli jesteście po prostu zainteresowani Koreą Południową, to jestem pewna, że słyszeliście coś takiego. Korea? Przecież tam psy jedzą! No właśnie. Hej wszystkim, tu Pera w Korei. Dzisiaj postanowiłam postawić na temat troszeczkę lżejszy, połączony z kulturą, trochę o jedzeniu, a mianowicie 5 mitów o koreańskim jedzeniu. Wyszukałam takie mity, nie mity, ciekawostki z internetu, fakty z internetu i chciałabym niektóre z nich dzisiaj sprostować. Zaczniemy od najbardziej kontrowersyjnego tematu. Sami zadawaliście mi to pytanie wiele razy i może kiedyś zrobię troszeczkę głębszy materiał na ten temat. Jak wiecie, no za bardzo nie mogę teraz wychodzić, żeby robić jakiekolwiek wywiady czy dowiadywać się czegoś dogłębniej u źródła, że tak powiem. Dlatego dzisiaj tak krótko, a kiedyś może będzie jeszcze o tym filmik. Koreańczycy jedzą psy. No i teraz tak, cokolwiek nie powiem, czuję, że część z Was będzie niezadowolona, ponieważ odpowiedź brzmi i tak, i nie. Patrząc na historię Korei, tak, psy się jadło, historycznie jadło się już w czasach Trzech Królestw, czyli bardzo, bardzo dawno temu. Jednak w zależności od tego, na jakie źródła patrzymy, teraz, w czasach współczesnych, możemy zauważyć tendencję spadkową, jeżeli chodzi o jedzenie psów w Korei. Zwłaszcza zaobserwować można to wśród młodych ludzi. Moim zdaniem sytuacja nie jest aż tak dramatyczna, jak to lubią przedstawiać aktywiści czy zachodnie media. Bo jak spojrzymy na zachodnie media, no to wiecie, na każdym rogu sprzedają psie mięso, pójdziemy na zwykły ryneczek gdzieś lokalny, psie mięso, restauracje, psie mięso. Osobiście nie kojarzę, żebym jadła kiedykolwiek w jakiejkolwiek restauracji, która oferowałaby psie mięso. Widziałam takowe, przechodziłam obok takowych. Jak mieszkałam w Incheon, to była taka jedna restauracja, gdzie widziałam, że sprzedają psie mięso, w sensie zupę z psiego mięsa. Ale w porównaniu chociażby do restauracji oferujących koreańskiego grilla, gdzie w większości sprzedaje się wieprzowinę lub wołowinę, to liczba tych restauracji jest naprawdę znikoma. Od lat, dzięki między innymi działaniom aktywistów, zamyka się rzeźnie z psim mięsem. Największą taką rzeźnię zamknięto w 2018 roku. Najwięcej o psim mięsie i o jedzeniu psiego mięsa w Korei pewnie słyszeliście dzięki aktywistom i zagranicznym mediom latem. Dzieje się tak dlatego, że Koreańczycy najczęściej jedzą psie mięso, zupę z psiego mięsa, która nazywa się bosintang, właśnie latem, ponieważ wierzą, że ta zupa, w ogóle psie mięso, dodaje nam odporności, dodaje nam siły, witalności, która jest potrzebna latem, zwłaszcza w Poknal, czyli to są dni, najgorętsze dni lata według kalendarza księżycowego. W ostatnich jednak czasach większość Koreańczyków stawia na samgyetang, to jest też taka zupa z całym kurczakiem w środku. Ten kurczak w środku ma ryż, różne przyprawy i większość Koreańczyków też przypisuje podobne właściwości tej zupie, dlatego oni w te najgorętsze dni lata jedzą właśnie samgyetang, a nie bosintang. Tak już naprawdę w skrócie mówiąc, psie mięso samo w sobie nie jest nielegalne. Jedzenie psiego mięsa przynajmniej nie jest nielegalne w Korei i wciąż się praktykuje. Chociaż zabijanie psów na mięso jest już zakazane i jest nielegalne. To jest taka troszeczkę szara strefa w Korei, ponieważ no, zupy są, ale psiego mięsa no, nie powinno się zabijać psów. Także jeżeli chodzi o całkowite zaprzestanie tych praktyk w Korei, jeżeli byśmy chcieli czegoś takiego, jeżeli Koreańczycy by chcieli czegoś takiego, no to jeszcze przed Koreą długa droga. Koreańskie jedzenie jest ostre. To chyba zmartwienie wielu osób, które planują przyjechać do Korei albo przynajmniej spróbować koreańskiego jedzenia. W Polsce, jeżeli chodzi o tradycyjne polskie potrawy, tak, nie są ostre w ogóle. Zero. Nie ma jako takiego ostrego jedzenia, przynajmniej nie na takim poziomie, jaki to jest w Korei. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko to tradycyjne polskie jedzenie, to my, jako Polacy, nie jesteśmy przyzwyczajeni do kopa, które dają koreańskie papryczki, czyli kochu. Jeżeli nie jesteście w stanie przetrawić ostrego jedzenia, no nie jest to za dobre dla Was, to mam dobrą wiadomość. Jest mnóstwo koreańskich potraw tradycyjnych, popularnych, które nie są ostre w ogóle. Moja rodzina, która przyjechała do Korei w zeszłym roku, to były osoby w różnym wieku, które koreańskiego jedzenia wcześniej raczej nie próbowały i które ostrego jedzenia nie jedzą, nie miały najmniejszego problemu ze stołowaniem się nawet na mieście w Korei. I teraz może podam kilka przykładów, możecie się zainspirować, dań koreańskich, które nie są ostre. Bindaedok, bajeon, sannakchi, jajangmyeon, tangsuyuk,
samgyeopsal, czy w ogóle jakiekolwiek mięso z grilla, bulgogi, bossam, kimchi w wersji baek kimchi, czyli białe kimchi, seollongtang, mandu, naengmyeon, japchae, sundae, kimbap, hodok, bingsu. Wybór jest olbrzymi. Koreańskie jedzenie jest zdrowe. Ten mit wziął się pewnie z tego, że tradycyjne koreańskie jedzenie w dawnych czasach opierało się głównie na ryżu i warzywach. Działo się tak głównie dlatego, że mięso było trudno dostępne lub bardzo drogie. Sytuacja jednak wygląda teraz inaczej. Oczywiście mamy banchany, czyli te przystawki koreańskie, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek dramę, czy film koreański, czy w ogóle po prostu zdjęcia z koreańskich stołów, to widzieliście pełno miseczek z różnymi przystawkami. One są głównie na bazie warzyw, ale tak jak mówię, sytuacja się zmieniła i mięso jest bardzo powszechnie dostępne w Korei, mięsa się je bardzo dużo. Zabiegani Koreańczycy często nie mają czasu na pełne posiłki, dlatego wskakują do pyeonjeoma, czyli takiego sklepu całodobowego, biorą paczkę ramionu, czyli zupki instant, zupki chińskie, jakbyśmy to powiedzieli, z nudlami, i to sobie wszamają na lunch. Badanie z 2016 roku pokazało, że Koreańczycy jedzą aż 76 paczek ramionu rocznie, w sensie na osobę. Chyba nie muszę Wam mówić, jak niezdrowe są takie nudle z paczki. W Korei są one jednak bardzo popularne. Poza tym, że bardzo szybko idzie je przyrządzić, tak, zalewamy tylko wodą, czekamy parę minut i jest gotowe, mają one jeszcze bardzo dużą zaletę, mianowicie są bardzo tanie. Za jedną paczkę ramionu, którym jesteście w stanie się najeść, zwłaszcza jak na przykład dorzucicie sobie jajeczko czy coś, zapłacicie bardzo małą część tego, co zapłacilibyście w restauracji za normalny posiłek. Kimchi leczy raka, a Koreańczycy jedzą kimchi do każdego posiłku. Kimchi jest zdrowe. Kimchi, narodowe danie Koreańczyków, danie, z którego Koreańczycy są dumni i znani, jest zdrowe, ale nie posunęłabym się jakby do tezy, że leczy raka, może wspomagać na przykład, no bo zawiera niektóre elementy, które mogą wspomagać tak odporność, typu na przykład właśnie czosnek. Stąd może też wziął się ten mit, że Koreańczycy śmierdzą czosnkiem. Teraz przeczytam Wam, jakie kimchi ma właściwości zdrowotne. Mianowicie, kubek kimchi dostarczy Wam 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę K, 70% na witaminę C i 50% na witaminę A. A poza tym kimchi wypełnione jest też kulturami żywych bakterii, które działają jak probiotyki, czyli osłaniają Wam po prostu układ pokarmowy i dzięki temu macie mniejsze problemy z układem pokarmowym, wzmacnia także odporność. I Koreańczycy faktycznie jedzą dużo kimchi, co roku robią dużo kimchi, chociaż kimchi można teraz już oczywiście bez problemu kupić, czy to na targu, czy w markecie. Ale czy powiedziałabym, że do każdego posiłku, no już nie przesadzałabym. Dla Koreańczyków taką podstawą posiłku jest ryż i odzwierciedlone jest to w języku, ponieważ po koreańsku gotowany ryż to jest bap i synonimem jedzenia również jest bap. To znaczy, że jeżeli ktoś się zapyta pan mogoso, to nie oznacza, czy zjadłeś ryż, tylko czy w ogóle zjadłeś cokolwiek, zjadłeś jedzenie. Dlatego bap jest jakby synonimem, mimo że oznacza tak naprawdę ryż, jest synonimem jedzenia. I ostatni mit, zagadnienie, które Was interesuje i często mnie pytacie. Wegetarianie, weganie mają w Korei ciężko. I znowu odpowiedź będzie mało zadowalająca, ponieważ powiem i tak, i nie. Ja nie jestem wegetarianką, weganką, więc to nie jest jakby z mojego doświadczenia, tylko raczej widzę z doświadczeń znajomych. Mam znajomą wegankę, mam znajomą wegetarian, obserwuję kilka grup wegańskich, wegetariańskich na Facebooku tutaj w Korei i mniej więcej widzę, jak to wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o stołowanie się na mieście, jest ciężko. Nie ma wiele restauracji wegańskich czy wegetariańskich w Korei. Otwierają się non-stop, jest coraz więcej tego, można wyszukać. Ale to nie jest tak, jak że idziemy sobie po prostu po ulicy i zaraz gdzieś tam na rogu się pojawi, bo restauracji jest pełno, tak? Nie ma problemu z tym, żeby wyjść sobie na zewnątrz i iść do jakiejkolwiek restauracji, bo restauracji jest mnóstwo, ale restauracji wegańskich, wegetariańskich nie jest aż tak wiele. Dlatego stołowanie się na mieście może być problematyczne. I tutaj świadomość Koreańczyków, jeżeli chodzi o wegetarianizm czy weganizm, jest niska. Ta świadomość, ponieważ no, oni nie rozumieją na przykład, że weganie nie życzą sobie, żeby na tym samym grillu, na którym smażono burgera, tak, mięsnego, usmażyć ich wegańskiego burgera, no chcieliby, żeby to było na innym oleju smażone. Myślą, że jak po prostu usuną z dania mięso, to jest wszystko.
I to nie, z tego co wiem, to nie tak działa. Chociaż, tak jak mówię, restauracji pojawia się coraz więcej, pojawiają się opcje wegańskie, wegetariańskie. Ostatnio w koreańskim fast foodzie Loteria pojawił się wegański burger, który dosyć tak przetoczył się falą w takich społecznościach wegańskich w Korei i podobno był dobry, jeszcze nie próbowałam. I teraz tak, jeżeli chodzi o gotowanie w domu wegańskie w Korei, nie ma problemu najmniejszego. Warzyw i owoców jest mnóstwo, ceny no, są różne, ale jeżeli na przykład postawicie na warzywa, które są popularne w Korei, a nie tak jakieś zagraniczne typu, nie wiem, chcielibyście jeść awokado non-stop, no to awokado jest drogie w Korei, ale jeżeli będziecie jeść jakieś ogólnodostępne warzywa koreańskie, typu no, rzodkiew koreańska na przykład, to nie ma problemu, to wszystko jest i wcale nie jest drogie. Jedna rzecz, z którą mogą spotkać się weganie, wegetarianie w Korei, to jest troszeczkę taki ostracyzm społeczny i to nie dlatego, że tutaj krzywo się patrzy na wegan czy wegetarian, tylko raczej na to, że przez to, że nie jedzą mięsa, są wykluczani z pewnych, znaczy sami się wykluczają z pewnych spotkań społecznych, tak? Tutaj wyjścia, chłesiki, czyli te firmowe obiady, kolacje, no nie mogą w tym uczestniczyć, ponieważ w większości opcje, które są na tych kolacjach, są mięsne. Więc z tym muszą się liczyć weganie i wegetarianie w Korei. I to tyle, jeżeli chodzi o mity o koreańskim jedzeniu. Dajcie znać w komentarzach, czy coś Was zaskoczyło. Jeżeli macie ulubioną koreańską potrawę, którą spróbowaliście i Wam mega smakowała, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jest jakaś potrawa, którą koniecznie chcielibyście spróbować, to również dajcie mi znać w komentarzach. Ja osobiście ostatnio przepadam za kimchi jjigae, czyli taka potrawka, zupa z kimchi. Uwielbiam. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!